Jeżeli kliknęliście to wideo, to znaczy, że zaintrygował Was crossover Citroena C3 Aircross. Jeżeli tak, to spróbuję Wam o nim opowiedzieć, o jego wadach, o jego zaletach, nie z punktu widzenia człowieka, który dostał ten samochód do testów i próbuje po jakimś krótkim czasie wygenerować rozsądną opinię, ale z perspektywy człowieka, którym tym samochodem jeździ już od 1,5 roku. Jeżeli interesuje Was ten temat, zapraszam bardzo. Rzeczony model Citroena to model z najwyższej półki wyposażenia, czyli wersja Shine, bo tutaj mamy do czynienia z wersją Life, Feel i Shine, więc tutaj mamy wersję Shine. Wyposażony jest w trzycylindrowy silnik o pojemności 1,2 litra z mocą 110 koni. W tej chwili samochód ten nakulał nieco ponad 20 tysięcy kilometrów. I zanim przejdę do rzeczy, to jeszcze jedna taka uwaga, że wszystko, co mówię, oczywiście są to moje subiektywne odczucia. Jeżeli też mówię, że coś jest dobre, to tyczy się to tej półki samochodów, tak? Jeżeli coś jest dobre w tej półce samochodów, to w wyższej półce będzie oczywiście może tylko dostateczne, a w półce niższej może będzie bardzo dobre, więc to są tylko takie opinie, które dotyczą tego segmentu samochodów. Ale do rzeczy. Jeżeli chodzi o design Citroena, no to tutaj Citroen ostatnimi czasy wyróżnia się od konkurencji. Myślałem, że konkurencja próbuje Citroena w tym kierunku gonić i naśladować. Różne kolory samochodów widzimy na ulicy. Ten konkretny przypadek mamy czerwony dół, biały dach z czarnymi dodatkami. Kolory, które się z sobą nie gryzą i całkiem fajnie się komponują. Dodatkowo wnętrze, ciemna tapicerka, też z czerwonymi dodatkami. Moim zdaniem wygląda bardzo, bardzo dobrze. Ale to oczywiście są gusta, guściki, po tym się nie dyskutuje, albo to się podoba, albo się nie podoba. Jeżeli chodzi o napęd, to powiem szczerze, troszeczkę obawiałem się tego trzycylindrowego silnika. To jest mój pierwszy trzycylindrowy silnik w życiu, który mam w samochodzie. Kiedyś takie samochody jeździły po polskich drogach, ale to jest zupełnie inna historia i zupełnie inna mechanika. Tutaj naprawdę nie ma się czego czepić, nie słychać w ogóle, że to jest trzycylindrowy silnik. Jego kultura pracy jest naprawdę na bardzo dobrym poziomie. Zbiera się od 1500 obrotów. Taki najbardziej ekonomiczny i przyjazny dla ucha zakres to jest od 2 do 2500 obrotów. I myślę, że przy tej masie 1200 kg gdzieś około samochodu te 110 koni radzi sobie z nim doskonale. W kwestii przeniesienia napędu mamy tutaj do czynienia, jak już wspomniałem, z 6-biegową hydrokinetyczną przekładnią automatyczną. I powiem szczerze, troszeczkę się obawiałem tej przekładni, no bo już wszędzie pakuje się dwusprzęgłowe skrzynie biegów. I tutaj mamy jeszcze tą hydrokinetyczną, ale muszę powiedzieć, że ta skrzynia naprawdę bardzo przyjemnie pracuje. Wyczuwa intencje kierowcy. Jeżeli potrzebujesz więcej mocy, wciskasz pedał gazu agresywnie, jak gdyby komputer automatycznie przenosi zakres zmiany biegów na te obroty, gdzie mamy do czynienia z maksymalną mocą. Jeżeli jedzie sobie spokojnie, chce zaoszczędzić paliwko, biegi zmieniają się w granicach 2,5 tysiąca, 2,200 tysięcy, także te 2 tysiące jest gdzieś tam zawsze na obrotnościomierzu utrzymywane. Zmiany biegów są płynne, rzadko bywa, żeby komputer gdzieś tam się pomylił, gdzieś tam szarpnął tą skrzynią. To już przy jakichś takich zbiegach okoliczności dziwnych. No nie zawsze, wiadomo, wyczuwa też intencje, bo też komputer nie widzi, czy za chwileczkę będziemy jechać pod górki, a w tej chwili jedziemy z górki, więc wrzuci ci szósty bieg, ale to jest rzecz normalna i żadna skrzynia automatyczna nie jest od tych wad wolna. Tutaj, jeżeli miałbym wystawić ocenę tej skrzyni, no to jest to ocena bardzo dobra. Z użyciem paliwa też nie ma tragedii. Mi ten samochodzik pali około 7 litrów. Czasami nawet w cyklu mieszanym nie dobija do 7 litrów. Oczywiście, jeżeli ktoś będzie jeździł tym samochodem agresywnie, no, będzie cisnął na pedał gazu, no to niech się nie spodziewa się cudów, to każdy samochód przepali.
no i w CFN będzie bolało, ale przy normalnej, zwykłej jeździe naprawdę nie ma tragedii. W trasie możemy spodziewać się zejścia poniżej 6 litrów, a w samym cyklu miejskim to jest około 9 litrów. Na początku nie podobała mi się praca zawieszenia. Samochód był twardy, źle wybierał nierówności, bardzo sztywny. Czułem się tak, jakbym jeździł jakimś sportowym samochodem z obciętymi sprężynami i z twardymi amortyzatorami. Ale to się okazało, że była to przypadłość nowego samochodu. Wszystko spasowane, wszystko nowe. To się ułożyło po około 4-5 tysiącach kilometrów i w tej chwili jest naprawdę bardzo przyzwoicie. Oczywiście, tak jak wspomniałem na początku, bardzo przyzwoicie, to nie znaczy, że jest super, tak? Bo jeżeli porównamy sobie to zawieszenie do jakiegoś auta, jakiejś limuzyny, no to tutaj szału nie ma, tak? Ale no miejmy na względzie to, że to jest zwykła kolumna McPhersona, z tyłu mamy zawieszenie zależne, wleczone, więc jak na tego typu zawieszenie jest naprawdę przyzwoicie. Dodam tylko jeszcze do ergonomii, no bo kupując ten samochód zależało mi na kilku sprawach. Jedną z nich to było właśnie wsiadanie i wysiadanie. I tutaj mamy naprawdę duży komfort w tej kwestii. Fotele są wysoko, drzwi przynajmniej z przodu otwierają się stosunkowo szeroko. Kierownica jest też na odpowiednim poziomie, nie przeszkadzając nam w tych czynnościach. A u innych modeli różnie to bywało. Czasami kierownica jest na poziomie łuki, gdzieś tam potrafi obcierać, bo nie można tego wyżej podnieść przy maksymalnie podniesionym fotelu. A tutaj jest naprawdę dobrze to wszystko skonstruowane. Sam kokpit jest stosunkowo wysoko, co też ułatwia tutaj zajmowanie miejsca za kierownicą i od strony pasażera. Słyszałem też różne narzekania youtuberów na temat siedzeń, że nie trzymają, że są niewygodne. No ja tutaj w tej kwestii nie widzę żadnych problemów. Moim zdaniem przy moich gabarytach nie jestem osobą, co prawda, jakąś bardzo grubą. Mam 188 cm wzrostu, ale moim zdaniem w zakręcikach tutaj nic się nie przesuwa. Siedzenie jest odpowiednio zszyte, przynajmniej na mój rozmiar. Brakuje jednej rzeczy, no brakuje w tym samochodzie regulacji odcinka ledwiowego kręgosłupa. To bardzo by się przydało. Kolejną rzeczą, która tutaj też nie domaga, jest podłokietnik, który jest troszeczkę za mały, troszeczkę za wąski. Gdyby był szerszy, byłoby przyjemniej. Z tyłu no, troszeczkę trudniej już zajmuje się tą pozycję, chociaż osoba o moim wzroście bezproblemowo tam wsiada, zajmuje swoje miejsce. Jeżeli kierowca nie jest zbyt wysoki, no to fotelik można pchnąć troszeczkę do przodu i tego miejsca na kolana jest odpowiednia ilość. Głowa moja do tapicerki ma też spory zapas. Nie jest to jakieś tam przygarganie się, żeby nie tarło po łysince i wycierało resztki włosów. Jeżeli z tyłu idziemy samemu bądź w dwójkę, to też do dyspozycji mamy taki podłokietnik, który się otwiera. Tworzą nam zarazem dostęp do bagażnika, ale są tutaj gumowane wgłębienia na jakieś napoje bądź inne trunki, którzy pasażerowie mogą sobie spożywać podczas długiej, męczącej podróży. Mamy też tutaj regulacje w fotelach, dwa takie poziomy, czyli bardziej pozycja odchylona i bardziej wyprostowana. Na uwagę zasługują takie dwa małe elementy do trzymania pasa. Niby nic, a cieszy, ponieważ gdyby tego nie było, no to ten pasik by gdzieś tam cały czas luźno latał, klamra pasa uderzałaby o plastiki i denerwowała kierowcę. A tutaj proszę, zahaczamy sobie i wszystko jest pod kontrolą. Kolejną rzeczą, która dla mnie była ważna, to też przestrzeń bagażowa. Zależało mi na tym, żeby była jak największa i tutaj Citroen wygrał ze swoją konkurencją. No to jest największa wysokość, jaką mam do dyspozycji, jeżeli chodzi o bagażnik. Nie mówię o pojemności, chodzi o wysokość, od podłogi do krawędzi górnej.
bardzo też szybko możemy sobie ten bagażnik rozbudować do większych gabarytów poprzez albo odsunięcie foteli do przodu, albo ich po prostu złożenie. Wtedy mamy do dyspozycji dużą przestrzeń bagażową. Z boku do dyspozycji schowki, co prawda takie schowki jak schowki, gdzieś tam trzeba wszystko dobrze uwinąć, żeby nie tukło się o nadkola, no ale zawsze coś, schowki, wieszaczki, to się przydaje. Jeżeli chodzi o podróżowanie tym samochodem, no to jeżeli jedzie jedna, dwie, trzy, a nawet cztery osoby, to całkiem przyzwoicie się tym autem podróżuje. Nie ma tutaj problemów z jakimś złą pracą zawieszenia czy bardzo dużą ciasnotą. No problem zaczyna się, gdy dopakujemy piątą osobę, ewentualnie zapakujemy czymś ciężkim bagażik, no wtedy to zawieszenie z tyłu już niestety nie wyrabia, nie pracuje tak jak powinno. Często gdzieś tam na nierównościach potrafi dobić i auto ma tendencję do dużego bujania się, amortyzatory też nie są w stanie już wytłumić tych drgań tak szybko, jakbyśmy sobie tego życzyli. Oczywiście wynika to z tego, że pewne auta nie da się zestroić na obciążenie z jednym człowiekiem i pięcioma ludźmi, no bo tutaj jest to zwykłe, normalne zawieszenie sprężyny, tutaj nic się nie zmienia, nie ma żadnych hydrauliki, żadnych cudów elektroniki, więc to tylko zwykła mechanika. No i tak też jest, więc konstruktorzy gdzieś musieli ten złoty środek przyjąć i tak to zestroili, jak to zestroili. I w większości przypadków jest to dobry układ. Oczywiście, jeżeli chodzi o systemy aktywne, wspomagające tutaj jazdę, pracę kierowcy, to jak w każdym nowym samochodzie one występują. Większość z nich oparta jest na podzespołach ABS-u, czyli mamy tutaj ESP oraz już od niedawna będzie obowiązkowy system automatycznego hamowania. No i tu bym się trochę zatrzymał, ponieważ na ten system trzeba zwrócić dużą uwagę. Było parę takich sytuacji, gdzie jego działanie mnie po prostu zaskoczyło i trzeba sobie z tego zdawać sprawę. Pierwsza z takich sytuacji, która może Was zaskoczyć, to taka standardowa sytuacja, gdzie wychylamy się, na przykład jedziemy za ciężarówką, wychylamy się troszeczkę, żeby zobaczyć, jak ta droga, czy możemy wyprzedzać, patrzymy, jedzie jedno auto, za nim długa prosta i nic nie jedzie, więc możemy wyprzedzać. Co robimy? Zaczynamy rozpęd, żeby jak to auto minie tą ciężarówkę, żeby szybciutko wyskoczyć i heja. A tutaj ząg, bo system potrafi zaalarmować, że zbyt szybko się zbliżamy do ciężarówki i potrafi podjąć akcję hamowania. Więc tutaj należy jednak jeździć tak, jak jeździć się powinno, utrzymać odpowiednią odległość, nie za bardzo zbliżać się do samochodów poprzedzających, bo to nas może zaskoczyć. Kolejną taką sprawą, gdzie ten system zadziała, to jest taka kwestia pominięcia pieszego. I nie mówię tu o jakimś wtargnięciu pieszego na jezdni, no bo do tego ten system został skonstruowany, żeby zminimalizować skutki takiego zdarzenia. Ale czasami zdarza się, że gdzieś tam sobie pieszy idzie, a my spokojnie już możemy, jedziemy sobie z prędkością tam 30-40 km na godzinę, próbujemy gdzieś bokiem koło niego przejechać i znowuż ząg, system bardzo często podejmie działanie i uruchomi automatyczne hamowanie, co bardzo mocno może zaskoczyć i kierowca potrafi się zdziwić w tym momencie, co się stało, nie rozumie o co chodziło. Tak, był pieszy na jezdni, ty chciałeś koło niego przejechać, nie da się tym razem. Jednym z najbardziej irytujących systemów, który w tym samochodzie jest zamontowany, jest system asystenta paseru. Dlaczego irytujący? Moim zdaniem można było temat rozwiązać zupełnie inaczej. Tutaj wygląda to w ten sposób, że wyłącznik asystenta pasa ruchu jest po stronie lewej, poniżej kierownicy. Trzeba troszeczkę wychylić się, żeby to zobaczyć spoza kółka kierownicy. No i oczywiście odpowiednio palcem trafić, żeby go wyłączyć. A jak już go wyłączymy, no to mamy dużą różową kontrolkę na wskaźniku pokazującą nam prędkość. Myślę, że można to było rozwiązać w sposób inny. Na panelu głównym mamy przecież panel samochodu, gdzie są wszystkie opcje włącz, wyłącz, takie jak dla czujników, takie jak dla systemu start-stop i innych. Można było spokojnie w wersji elektronicznej ten włącznik tam umieścić. Zyskujemy dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to jest wygoda w jego wyłączeniu i włączeniu.
A druga rzecz to jest informacja. Nie musi już być dużego różowego wskaźnika, chyba największego na całej desce rozdzielczej, a wystarczy po prostu informacja na tym panelu, że jest ten system wyłączony. Tak czy inaczej on się uruchamia po każdym włączeniu samochodu, więc na pewno nie zapomnimy go przez przypadek włączyć. Dlaczego chcemy wyłączyć ten system? Na pewno z uwagi na jego irytującą pracę. No jest to potrójny sygnał, dosyć głośny, który jest powtórzony raz i drugi raz. Moim zdaniem wystarczyłoby jedno powtórzenie tego sygnału. To wystarczy, żeby zareagować, zjechać z pasa, na który najechaliśmy i tyle. W pewnych warunkach, przy natłoku informacji, taki drugi dodatkowy sygnał, gdy już właściwie skorygowaliśmy tor jazdy, jest nawet niebezpieczny, bo coś do nas dociera, coś piszczy, my nie wiemy, czy już zjechaliśmy, czy nie, pogłębiamy ten manewr, najeżdżamy na drugi pas, a samochód dalej piszczy. I szczególnie dla kobiet może to się okazać czymś, co zamiast pomóc, bardziej przeszkadza. Nie przemyśleli tego konstruktorzy tej sygnalizacji, jest ona zbyt agresywna, zbyt mocno oddziałuje na człowieka. Inaczej widziałem, jest to rozwiązane w Toyocie. Krótki, przyjemny dla ucha sygnał. Też dociera do świadomości i też funkcjonuje i spełnia swoją rolę. Kolejnym elementem na minus dla tego samochodu, ale to myślę nie jest przypadłość tylko tego konkretnego modelu, myślę, że to jest przypadłość wielu samochodów obecnie produkowanych, no to jest martwa strefa słupka przedniego. Na jakichś rondach, na jakichś zakrętach, za którymi są przejścia, trzeba niestety tą główką troszeczkę na prawo, na lewo pracować, żeby zobaczyć, czy tam ktoś stoi, czy ktoś za chwilę wejdzie na przejście, co tam się dzieje, tak? Bo słupek potrafi zasłonić dosyć spory fragment widoczności, szczególnie po stronie lewej od kierowcy. Czego mi brakuje w moim aucie z wyposażenia? To na pewno czujników z przodu. Czujniki na pewno przednie, czujniki tylne zresztą też muszą być, na pewno przydadzą się przy parkowaniu. No tutaj mamy do czynienia z takim crossoverem, dosyć mocno zabudowanym, te szyby nie są wielkie, nie są transparentne. Kokpit jest wysoko, jak już wspomniałem, kokpit zaraz przychodzi w maskę, którą widać z położenia kierowcy. Tą maskę widać, nagle ona się kończy, praktycznie pionowo opada w dół. Tak samo jest z tyłu, mała ta szybka tylna, przez lusterko oczywiście mamy dobrą widoczność, ale lusterka potrafią też oszukiwać, nie mamy w nich przestrzennego widzenia. Dlatego te czujniki z przodu, oczywiście z tyłu chyba są w standardzie, przynajmniej u mnie, ale z przodu czujniki warto sobie zamówić, żeby po prostu niepotrzebnie nie przerysować się. Lepiej się wtedy parkuje, lepiej się wtedy wjeżdża w bramy, w garaże. Kolejną rzeczą, do której trzeba się tu w Citroenie przyzwyczaić, no to są drążki kierunkowskazu i drążek do tempomatu, które są ułożone dosyć blisko siebie i w takich miejscach, gdzie czasami można pomylić jeden z drugim. Bywało tak na początku często, że chcąc uruchomić tempomat, naciskałem przycisk na kierunkowskazie, który oczywiście włączał mi asystenta, który coś próbował do mnie powiedzieć. One są zbyt blisko siebie, one są w takich miejscach, gdzie i jeden i drugi mógłby być jednym i drugim, więc tutaj odłożyłbym w przyszłości troszeczkę w inne miejsce ten panel z tempomatem. Ale oczywiście jest to kwestia przyzwyczajenia się do układu tych dźwigni i tutaj już po jakimś czasie w ogóle nie zdarza mi się pomyłka. Jeżeli chcę włączyć kierunkowskaz, to oczywiście go włączam, a jeżeli chcę uruchomić tempomat, to bez problemu moja ręka leci tam, gdzie on się znajduje. Podsumowując, czy ja jestem zadowolony z tego samochodu? Oczywiście, że jestem. To jest samochód, który spełnia moje założenia, moją koncepcję auta, które mi w zupełności odpowiada. Nie robię, jak widzicie, wielu tysięcy kilometrów, bo przez półtora roku 20 tysięcy to jest śmieszny przebieg. Więc i zużycie paliwa, i komfort jazdy, i wiele takich innych pomniejszych rzeczy, które tutaj wspomniałem, mówi na plus. Są oczywiście mankamenty, jak w każdym samochodzie, do których trzeba się przyzwyczaić. Ale to się da. Ogólne wrażenie tego samochodu jest bardzo dobre, bardzo szybko się może do tego wszystkiego
przyzwyczaić i wtedy tylko i wyłącznie czerpać przyjemność z jazdy. Pozdrawiam serdecznie, dziękuję.